Szanowni Państwo, na uroczystości 80. rocznicy pobytu w majątku Zofii Arkuszewskiej w Krupkach majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal, z oddziałem wydzielonym Kawalerii Wojska Polskiego w imieniu organizatorów starosty Wołomińskiego, pana Adama Lubiaka, wójta gminy Poświętne, pana Sylwestra Niżnika oraz profesora doktora habilitowanego pana Witolda Modzelewskiego z żoną mam zaszczyt przywitać. Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt prosić o zabranie głosu posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Piotra Uścińskiego. Panie profesorze wraz z małżonką, gospodarze tego miejsca, panie starosto, panie wójcie, gospodarze uroczystości, drogie poczty sztandarowe, żołnierze, wszyscy samorządowcy, nasi rekonstruktorzy, mieszkańcy Poświętnego, Krupek Górek, powiatu naszego, ale również przybyli na tą uroczystość goście z zewnątrz. Bardzo was serdecznie witam i cieszę się, że tutaj możemy się co roku spotykać. Troszeczkę się tutaj spóźniłem, parę minut się spóźniłem. Byłem na uroczystościach, też związanych z 80. rocznicą września 1939 roku w Zakroczymiu. I muszę powiedzieć, że tam wspominaliśmy może bardziej, bo tam Zakroczym bardzo ucierpiał we wrześniu, został prawie całkowicie zniszczony. Tam było bardzo mało dzieci, a tutaj bardzo się cieszę i gratuluję i mieszkańcom Krupek Górek, i organizatorom, że jest naprawdę dużo dzieci i młodzieży. To bardzo dobrze, że przychodzimy tutaj z dziećmi i młodzieżą, bo takie uroczystości patriotyczne mają pomóc zaszczepić w tych młodych sercach patriotyzm, umiłowanie do ojczyzny. Major Henryk Dobrzański, Hubal, wraz ze swoimi współbraćmi, współtowarzyszami broni, zatrzymał się tutaj we wrześniu 1939 roku. Wspominamy to, bo to postać wyjątkowa, niezłomny żołnierz. Jeden z niewielu aż tak do końca niezłomnych żołnierzy, który walczył do końca. Chciałoby się, żeby mielibyśmy takie marzenie retrospekcyjne, żebyśmy jednak tą walkę wtedy wygrali, ale nie udało się. Nie udało się. Niemcy, potem Rosja pokonali Polskę, polską niepodległość. Doprowadzili do naszej tragedii narodowej. I bardzo bym chciał, żeby i wszyscy byśmy chcieli, żeby nic takiego się nigdy w przyszłości nie zdarzyło, żeby nigdy więcej wojna do Polski nie przyszła. Więc po co ci żołnierze? Po co słyszymy w mediach? Po co kupujemy samoloty F-35? Po co wydajemy miliardy na armię, skoro nie chcemy wojny? No właśnie po to, żeby tej wojny nie było. Po to, żeby potencjalny wróg bał się napaść na Polskę. Po to ci żołnierze, po to stworzyliśmy nowe oddziały żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej, po to, żeby nikt nigdy nie podniósł już więcej ręki na naszą ojczyznę. I tego życzę
państwu i całej naszej Polsce. Dziękuję bardzo. Chwała bohaterom. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu wicestarostę powiatu wołmińskiego, pana Roberta Szydlika. Szanowni Państwo, szanowny panie profesorze z małżonką, gospodarzu tego miejsca, szanowny panie pośle, panie wójcie, szanowni państwo radni, samorządowcy, sołtysi, szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości, poczty sztandarowe, żołnierze, rekonstruktorzy, wszyscy zgromadzeni. Major Henryk Dobrzański-Hubal to jedna z takich postaci w polskiej historii, do której łatwo możemy przykleić tę etykietę bohatera romantycznego. Przyjechali na koniach, odjechali na koniach, miejsce pochówku nieznane. Używa się nieraz określenia żołnierze niezłomni w odniesieniu do tych, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni. Chyba lepsze jest to używane w cudzysłowie określenie żołnierzy wyklęci. Dla mnie osobiście takim żołnierzem niezłomnym był właśnie Hubal. Było tych żołnierzy w Polsce pewnie znacznie więcej, ale to jedna z takich postaci, która zwłaszcza na tej ziemi jest w sposób szczególny traktowana. Od lat przecież są organizowane tutaj uroczystości, tu na terenie parku, dzięki gościnności pana profesora Modzelewskiego. Jest to postać szczególna właśnie przez to, że wpisuje się w ten taki polski mit romantyczny tych żołnierzy, którzy może nie wbrew logice, może nie wbrew rozsądkowi, ale w imię jakichś wyższych wartości uznawali, że ich bój ma trwać do końca, do tej przysłowiowej ostatniej kropli krwi. Było takich żołnierzy wielu, którzy nie chcieli składać broni, którzy uznawali, że będą bić się i ta walka będzie trwała tak długa, dopóki sił. Mieliśmy obrońców Wizny, ale też można by takich przykładów wskazać, zwłaszcza we wrześniu 1939 roku, o wiele więcej. I właśnie major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, związany z tą ziemią, można powiedzieć, przez krótki czas, ale związany mocno, skoro my dziś po 80 latach spotykamy się, by wspominać to wydarzenie. Wcześniej pan rotmistrz, rekonstruktor, wspomniał o Porębie. Mnie się łza wokół zakręciła, bo w tej Porębie tam moi pradziadkowie spoczywali ze strony ojca. Zrobiło mi się naprawdę miło, bo też wiem, że tam w tamtym terenie też są takie uroczystości organizowane. Kiedyś raz dane mi było brać w nich udział. Bo polska historia to jest pewna ciągłość wydarzeń, ciągłość dziejów. I bywa, że właśnie takie uroczystości organizowane są jednocześnie albo w przeciągu kilku czy kilkunastu dni w wielu miejscach na terenie kraju. Jakbyśmy poszukali, dziś jest łatwo dzięki internetowi, poszukalibyśmy pewnie ta 80. rocznica Hubala będzie świętowana w wielu miejscach w Polsce, bo ten szlak bojowy oddziału to nie tylko tutaj to miejsce. Szli spod Poręby, szli dalej, nie złożyli broni. Gdzie ten szlak bojowy się zakończył? Pewności na dobre nie mamy. Dowiemy się, gdy zostanie odnalezione miejsce pochówku. Kilka lat temu, nie pamiętam, 2 czy 3 lata temu, były to osoby, które poszukują tego miejsca pochówku. Wydawało się, że jesteśmy jako Polacy. Nie czuję się tutaj osobą w to zaangażowaną bezpośrednio, ale że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy ta mogiła zostanie odnaleziona. Nie wątpię, że gdy to nastąpi, to kolejne wydarzenie, kolejne uroczystości w tym miejscu będą miały charakter szczególny. Może będzie trzeba też pomyśleć o tym, żeby w jakiś dodatkowy sposób upamiętnić, może nawiązać współpracę z jakąś gminą, powiatem, gdzieś daleko w Polsce, po to, żeby tę pamięć kontynuować. Mówił o tym pan poseł, to bardzo ważne. Jest dzisiaj wielu młodych ludzi. Są rodzice z dziećmi, są nauczyciele z uczniami. To bardzo, bardzo ważne. Właśnie to, żebyśmy tym kolejnym pokoleniom przekazywali
tę wiedzę i tę pamięć wspólną dla naszego narodu, bo nie ma trudności w tym, żeby spotkać się, świętować na pikniku. Dużo większą trudność powoduje często właśnie zachęcenie tych młodych ludzi do tego, żeby chcieli zatrzymać się chwilę i poza tym czasem rozrywki, beztroski, żeby zastanowili się, że właśnie ten czas dziś, czas wolności, on nie bierze się z niczego, on nie jest dany nam raz na zawsze. I że ten czas wolności, tego, że dziś możemy się cieszyć z faktu, że żyjemy chyba w najlepszych czasach, w jakich mogli Polacy kiedykolwiek żyć, w czasach bezpiecznych, nikt z naszych braci, ojców, synów nie musi iść ginąć za ojczyznę. Ale to też wynika właśnie z faktu, że było ileś wcześniej kolejnych pokoleń, które oddawały życie właśnie w tej intencji. W tej intencji, żebyśmy mogli się spotkać tutaj dzisiaj i świętować lub podjąć inną decyzję i stwierdzić, nie interesuje mnie, to nie świętuję, siedzę przed telewizorem albo wybieram się na grzyby. To o tę wolność właśnie tacy ludzie jak Hubal i inni obrońcy września 1939 roku, obrońcy 1920 roku, obrońcy w kolejnych powstaniach, w kolejnych zrywach niepodległościowych właśnie o takiej Polsce chyba śnili. I chyba o takiej Polsce śnił też Hubal, bo skoro powiedziałem, że to bohater romantyczny, przyjechał, odjechał, nie wiadomo gdzie spoczywa, niech nasze myśli pobiegną ku niemu, ku jego żołnierzom. Dziękuję bardzo za tę uroczystość, dziękuję bardzo za Państwa obecność. Chwała bohaterom. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu wójta gminy Poświętne, pana Sylwestra Niżnika. W imieniu własnym, a także mieszkańców gminy Poświętne serdecznie witam zgromadzonych gości. Witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, aby uczcić pamięć legendarnego dowódcy oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, polskiego bohatera, majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. W tym właśnie miejscu, równo 80 lat temu, żołnierzy majora Dobrzańskiego zaskoczyła wiadomość o kapitulacji Warszawy. To tutaj major Hubal podjął decyzję o sformułowaniu oddziału Wydzielonego Kawalerii Wojsk Polskich. To stąd wysłał pożegnalny list do córki, mając pełną świadomość, jaka będzie cena za dalszą walkę o Polskę i honor. Nasza obecność tutaj to hołd dla bohatera, to obowiązek i zaszczyt, skromny, ale ważny gest, który czynimy z potrzeby serca. Składam hołd Hubalczykom. Dzięki takim ludziom jak major Dobrzański i jego żołnierze chodzimy dzisiaj z wysoko podniesioną głową, dumni z faktu, że jesteśmy Polakami. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu gospodarza tego terenu, profesora doktora habilitowanego, pana Witolda Modzelewskiego. Wielce Szanowni Państwo, chciałbym najserdeczniej podziękować za to, że jesteśmy znów razem, że możemy wspomnieć ten dzień sprzed równo 80 lat, kiedy tu właśnie przybył major Henryk Dobrzański na czele tych już nielicznych żołnierzy, resztek dwóch pułków, 107 i 111, 110. I tę okazję chcielibyśmy, bo taka jest dodatkowa misja mojego dzisiejszego wystąpienia, uświetnić obecnością dwóch osób, które są kawalerami, zgodziły się przyjąć krzyża Usque ad Finem imienia majora Henryka Dobrzańskiego. Ci z Państwa, którzy byli dwa lata temu i rok temu, to wiedzą, że powstała kapituła krzyża
uskwatwinem, czyli w takiej szerokim tłumaczeniu być wiernym do końca. To jest łacińska, jeszcze antyczna paremia bohaterów. Bohaterów niezłomnych, bohaterów, którzy nie ustawali w walce i te słowa są między innymi zamieszczone na obelisku, który tu stoi. Rok temu miałem zaszczyt wręczyć krzyż panu profesorowi Kierzunowi, który nie mógł tu przyjechać ze względu już na wiek i chorobę. Wtedy usprawiedliwiałem się, że muszę pojechać i wykorzystałem tę okazję, żeby być gościem pana profesora. Dzisiaj zaszczycili nas dwaj kawalerowie krzyża, którym za chwilę będziemy mieli zaszczyt ten krzyż wręczyć. Chciałbym poprosić członka kapituły, najważniejszą osobę kapituły, Henryka Sobierajskiego. Zapraszam cię, Henryku, i zapraszam pana Czesława Langa i pana Ernesta Bryla. Zapraszam was najserdeczniej. Tak się podzieliliśmy rolami. Ja będę miał zaszczyt w imieniu kapituły przedstawić sylwetkę jak najprostszymi słowy, bo sylwetkę poety, wielkiego poety Ernesta Bryla, który jest z nami. Mistrzu Erneście, wiesz, że jesteśmy, my Polacy jesteśmy związkiem słowa i symboli. No cóż by było warty związek słowa bez poetów? Ty jesteś wielkim poetą. W swoich wierszach, na których się wychowały pokolenia, ja też jestem twoim wychowankiem, przedstawiano nam taki fajny sposób patriotyzmu polskiego, takiego, który moim zdaniem jest obecny do dzisiaj. Patriotyzmu prawdziwego, takiego płynącego z naszego, z jednej strony naszego pojmowania patriotyzmu. My jesteśmy wbrew pozorom bardzo poważnymi ludźmi tak naprawdę, ale zarazem jesteśmy ludźmi, którzy są do siebie bardzo głęboko zdystansowani i potrafimy się z siebie śmiać jako Polacy i to jest bardzo cenna cecha. Potrafimy się kłócić i potrafimy się różnić. Natomiast jeżeli szukamy tego, co nas łączy, a łączy nas słowo, łączy nas język, ten, kto mówi po polsku i myśli po polsku, jest Polakiem. To nas łączy. Łączą nas symbole, które uważamy za nasze wspólne. I właśnie w imieniu kapituły mam zaszczyt wręczyć mistrzowi krzyż usque ad finem, będący medalem prywatnym, nadawanym osobom o szczególnych zasługach dla naszej ojczyzny, stojących na straży interesów i dobra naszego kraju, prowadzącym działalność naukową, literacką, publicystyczną i sportową. Za twoją wielką poezję, za prawdziwy przekaz patrioty, poety, chciałem najserdeczniej ci podziękować. Henryku, pozwolisz, że zrobimy to razem. Tak, tak. Ja bardzo dziękuję wam. W ogóle ja jestem już stary. Ja pamiętam wrzesień już jako dziecko. Ojciec mój bił się pod Kockiem, a my, a ja z matką uciekaliśmy przed Niemcami, a potem przed Rosjanami w drugą stronę. I dobrze pamiętam ten wrzesień, tak właśnie pogodny jak ten. No i nie przejmujcie się, będą poeci lepsi ode mnie, bo jesteście tego warci. No ale jak się nie ma tych dobrych, to się ma takich, jakich ja jestem. Dziękuję wam. Szanowni państwo, pozwolicie, że zanim wręczymy odznaczenie, nasz order panu Czesławowi Langowi, chciałem dwa słowa jako wnuk majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala do was. Takie uroczystości mają sens, jak właśnie was jest tylu tutaj
i to dla was są tak naprawdę te uroczystości, więc dziękuję wam pięknie, że przyszliście. Szanowni państwo, Czesław Lang, wierny do końca idei sławienia Polski w świecie. Jako zawodnik, jako wspaniały kolarz, mamy tutaj pewnie wielu kibiców kolarstwa, że tak spojrzę na grupę rowerową Sulejówka, na pewno znają historię kolarstwa i to, jak wspaniałym zawodnikiem był Czesław Lang. To jest brązowy i srebrny medalista Mistrzostw Świata w jeździe drużynowej. Pamiętny wicemistrz olimpijski z Kryłackoje, kiedy w polsko-radzieckim pojedynku przedzielił zawodników Suchorycinkowa i Barinowa, zdobywając dosłownie o parę centymetrów srebrny medal. To jest zwycięzca Tour de Pologne, to jest pierwszy polski kolarz zawodowy, bo te sukcesy, o których wspominałem, to było sławienie Polski jako kolarz amator. Później stał się kolarzem zawodowym grup włoskich, jeździł w Del Tongo, w grupach, których był prekursorem, mówiono, jest Polak, kto to jest, za żelaznej kurtyny, jeździł świetnie i tam promował Polskę. Jak skończył karierę, pewnie oglądacie państwo Tour de Pologne. To jest nasza duma narodowa, ten wyścig, wielokrotnie nagradzany najlepszą imprezą sportową roku w Polsce. Mają Włosi Giro d'Italia, mają Francuzi Tour de France, Hiszpanie mają Vuelta Espania, a my mamy Tour de Pologne. I właśnie ze względu na te wspaniałe osiągnięcia Czesław Lang otrzymuje order Uskadfinem. Naprawdę jestem bardzo wzruszony tą całą uroczystością. Bardzo się interesuję historią, z Heniem się znamy od wielu, wielu lat, kiedy się nie spotkamy, to go męczę, żeby opowiadał mi o swoim dziadku, jak to było, jak to jest. Sam kocham konie, sam naprawdę no, śledzę cały czas historię Polski. Pamiętam, mieszkając w Italii 15 lat, później organizując Tour de Pologne, zawsze staramy się przy okazji wyścigu, gdzie jest, wiadomo, te emocje sportowe są najważniejsze, ale promować i mówić te elementy, które są najważniejsze dla nas, dla Polski. Także jestem dumny z tego wyróżnienia, na pewno przyrzekam wam, że jeszcze póki mi sił wystarczy, będę dalej robił to, co robię, promował Polskę i wszystkim bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję, a Kapitule za to wyróżnienie, jest to dla mnie naprawdę wielki, wielki zaszczyt. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jest jeszcze w naszym gronie radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pan Konrad Rytel, którego bardzo serdecznie witam. Proszę o odczytanie apelu pamięci. Apel pamięci odczyta porucznik Adrian Janakowski. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu pamięci, aby w skupieniu i zadumie przywołać pamięć wszystkich tych, dla których Polska do ostatniej chwili życia była dobrem najwyższym. Stoimy złączeni myślą serdeczną o wszystkich znanych i nieznanych żołnierzach Wojska Polskiego, obrońcach naszej ojczyzny, którzy swą nieugiętą postawą i najwyższym poświęceniem dali świadectwo umiłowania wolności i niepodległości. Wzywam ciebie, poległy w nierównej walce o wolność Polski, oficerze legionowy, doskonały kawalerzysto, nieustępliwy i ambitny charakterze, znawco i miłośniku cnót i tradycji jazdy polskiej, zwycięzco konkursów hipicznych i zdobywco nagrody księcia Walii, najlepszego jeźdźca wojskowego wszystkich narodów, niezłomny dowódco oddziału wydzielonego Wojska Polskiego i okręgu bojowego Kielce, majorze Henryku Józefie Feliksie Dobrzański, Hubalu, stań do apelu. Wolę na polu, ciebie wołam.
zastępco dowódcy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego, przyjacielu i doradco majora Hubala, znawco historii wojskowości i wojen, erudyto i przyjacielu żołnierzy oddziału, cichociemny skoczku spadochronowy, oficerze Komendy Głównej Armii Krajowej, uczestniku akcji Burza na Wileńszczyźnie, poległy w nierównej walce z bolszewizmem, kapitanie dyplomowany inżynierze Macieju Kalankiewicz, stań do apelu. Was wzywam, dowódcy szwadronów i kapelani oddziału wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala, polegli w walce i pomordowani w obozach koncentracyjnych Oświęcimia, Grossrosen, bestialsko pomordowani w czasie przesłuchań oraz rozstrzelani. Rotmistrzu Józefie Walicki, kapitanie Józefie Grabiński, księże doktorze Edwardzie Ptaszyński, stańcie do apelu. Do was wołam. Polegli w walce i pomordowani oficerowie i chorążowie ze 102 i 110 Pułku Ułanów Rezerwowej Brygady Kawalerii, których szlak bojowy wraz z majorem Henrykiem Dobrzańskim Hubalem wiódł przez teren gminy Poświętne. Poruczniku rezerwy Feliksie Karpiński, podporuczniku rezerwy Modeście Ilin, chorąży Leonardzie Gołko, stańcie do apelu. Do ciebie wołam, zakonniku klasztorów w Gostyniu i Studziannie, świadczący posługę kapłańską i opiekę duchowną dla rannych żołnierzy oddziału majora Hubala, drugi kapelanie oddziału wydzielonego Wojska Polskiego, udzielający ostatniego namaszczenia umierającym na polu walki, księże Ludwiku Mucha, stań do apelu. Was wołam, oficerowie i podoficerowie oddziału wydzielonego Wojska Polskiego, późniejsi żołnierze podziemia niepodległościowego, polegli w walce z okupantem, pomordowani w obozach koncentracyjnych, rozstrzelani i zaginieni bez wieści, podporuczniku rezerwy Józefie Wustenberg, wachmistrzu Józefie Alicki, wachmistrzu Romualdzie Rodziewicz, plutonowy Franciszku Głowacz, plutonowy Antoni Kisielewski, stańcie do apelu. Was wzywam, ułani oddziału wydzielonego Wojska Polskiego, ułanie Marianno Cel, ułani Tadeusz Madej, Romanie Brajer, Marianie Gut oraz wszyscy inni oficerowie, podoficerowie, żołnierze i ułani z samodzielnej grupy operacyjnej NAREW i ze 102 i 110 rezerwowego Pułku Ułanów, ośrodka zapasowego Podolskiej i Suwalskiej Brygady Kawalerii, których wojenne drogi wraz z majorem Hubalem wiodły przez krupczańską ziemię w gminie Poświętne. Stańcie do apelu. Do was wołam. Polegli w walce i zamordowani żołnierze wszystkich organizacji podziemia niepodległościowego, działający w czasie II wojny światowej na terenie gminy Poświętne. Stańcie do apelu. Was przywołuję i do was się zwracam. Odważni i bohaterscy mieszkańcy Krubek Górek w gminie Poświętne, synowie i córki polskiego narodu, którzyście w trudnych wojennych chwilach pierwsi udzielili schronienia i pospieszyli z opieką i pomocą dla żołnierzy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala, nie bacząc na wojenne zagrożenie. Stańcie do apelu. Cześć i pamięć! Do was zwracam się, potomni, bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Nie zapomnijcie! Niech ich postaci i bohaterskie czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich krwi nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna.
Niech ta dewiza będzie drogowskazem dla naszej pracy i służby dla Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Salwa honorowa. Kompania, odsądź! Drugi sejm, do tył! Chodź! Na wpas! Rądź! Do salwy honorowej! Trzeba! Ładu! Salwo! Szanowni Państwo, nastąpi teraz uroczysta ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów w hołdzie tym, którzy w chwili klęski i upadku nie ustali w walce. Wnuk majora Henryka Dobrzańskiego, pan Henryk Sobierajski z córką oraz pan Czesław Lang i pan Ernest Bryl. Wieniec składają poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Piotr Uściński i radny powiatu wołomińskiego pan Paweł Śliwa. Wieniec składają w imieniu samorządu powiatu wołomińskiego wicestarosta pan Robert Szydlik i radny powiatu wołomińskiego pan Konrad Fuśnik. Wieniec składają wójt gminy Poświętne pan Sylwester Niżnik
przewodniczący Rady Gminy Poświętne, pan Andrzej Orych oraz radni Gminy Poświętne. Wieniec składają wójt gminy Jadów, pan Dariusz Kokoszka, wraz z przewodniczącą Rady Gminy, panią Reginą Sadlik i radnym panem Jackiem Sulichem. Wieniec składają w imieniu samorządu gminy Dąbrówka pani przewodnicząca Agnieszka Gryglas oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego pan Wiesław Mędrzycki. Wieniec składa grupa radnych z Sulejówka. Składają grupa rowerowa z Sulejówka na czele z panem Wacławem Dymitryszynem i Edmundem Powierżą. Szanowni Państwo, nastąpi teraz wyprowadzenie grupy rekonstrukcyjnej. Panie Majorze! Meldur! Panie Majorze, melduję o kapitulacji Warszawy. Rany boskie! Łani! Za mną!
Bracia żołnierze! Nasza stolica skapitulowała przed przeważającymi siłami wroga! Ale ja w cywilnych gaciach chodził nie będę! Munduru nie zdejmę! Broni nie złożę! Tak mi to pomóż, Panie Boże, Wszechmogący! Kto ma dość walki, niech zdejmie mundur! Przebierze się w płachy cywilne i bezpiecznie wraca do domu. Broń na Olinić zakopać, bo się jeszcze przyda. Mundury zakopać i nocami przedzierać się do domu. Reszta, które ojczyzna miła, za mną! Stajemy się od dzisiaj wydzielonym oddziałem Wojska Polskiego. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. Za mną!